Gaming powoli przekształca się w ścieżkę bólu i rozczarowań. Jeszcze kilka lat temu można było śmiało wskoczyć do hype'owej lokomotywy tytułu AAA, bo oferowała pewien poziom jakości. I to nawet gdy tytuł nie porywał różnymi aspektami rozgrywki. Obecne tytuły z najwyższej półki przypominają odrzuconego członka grupy AA. Żyją we własnym świecie, nie dotrzymują danego słowa, może zawsze spodziewać się jakiejś afery i zawsze gdy cię znajdą, próbują wyciągnąć od ciebie dodatkową kasę. Borderlandsy miały swoją premierę i pomimo całego bagażu, który nazbierał im się w lecie, udało im się go nawet powiększyć. Niezależni informatorzy i europejskie portale gamingowe zauważają, że nie otrzymały wcześniej kopii do recenzji. 2K za powód podaje kwestię bezpieczeństwa. Za to niezależnie od zamieszkania, nikt z youtuberów, nie lubię tej nazwy, nie dostał klucza do recenzji. Twórcy kontentu podejrzewają, że 2K celowo wybrało kilka portali, aby manipulować opiniami. Faktycznie tak mogło być, jednak niektóre źródła mówią, że dziennikarze dostali dostęp do gotowych kont Epic, na których znajdowała się testowa wersja gry. Jeśli to było prawdą, manipulacja mogła, lecz nie musiała być główną przyczyną ograniczonego dostępu do gry. Odpowiedzialny za tę sytuację może być sklep Epic, który swoją jakością i liczbą dostępnych funkcji nie jest w stanie konkurować nawet z przeciętnym sklepikiem internetowym. Ostatnio zmienili nawet roadmap swojej platformy, tak aby nie były podane dokładne daty, bo czasowe poślizgi robiły im się zbyt duże. Za tę sytuację 2K może winić tylko siebie, bo nie wystarczy im, że zgarniają mnóstwo pieniędzy, oni by chcieli mieć wszystkie pieniądze. Sorry 2K, ale ustaw się w kolejce, bo masz mocnych konkurentów. Choć wybrane serwisy w większości pozytywnie oceniały Bordery, to wielu jest zgodnych co do jednego. Trójka to więcej tego, co już widzieliśmy w pierwszej i drugiej części. Więcej Borderów, o ile uda się je odpalić. Gra ma poważne problemy techniczne, nie ma sensu odpalać jej pod DirectX 12, bo ludzie masowo zgłaszają z tym problemy. Dodatkowo coraz częściej słychać o straconych save'ach. I tutaj ponownie możemy wrócić do Epic Games kiosk, bo funkcja zapisów w chmurze to coś, co tylko teoretycznie wspiera ten sklep. I słusznie mówią, że nieszczęścia chodzą parami, bo do niedopracowanego produktu mamy teraz wadliwy sklep. I również gdyby nie Gearbox, to gracze nie mieliby szans na preload, bo Epic Games kiosk taką funkcję posiada, ale w swojej ofercie nie ma kompatybilnych z nią gier. I tutaj pojawia się kwestia karania fana i własnego odbiorcy. Dla maksymalizacji zysku gra wychodzi w postaci minimum viable product, czyli w swojej najprostszej postaci zdolnej do działania. Konsument jest zmuszony do wyboru gorszego, wadliwego sklepu, a dodatkowo wszyscy, którzy płacą, dostają niedogodności w postaci zabezpieczeń de novo. Piracąc grę poza szansą na złapanie jakiegoś złośliwego oprogramowania, nie dotyczą cię problemy tych, którzy płacą. I nie namawiam do tego, wręcz przeciwnie. To jest jedno z tych zachowań, które psują rynek gier. Zamknięci jesteśmy w błędnym kole, jednak to firma rozdaje karty i uważam, że to do niej należy pierwszy ruch. Są firmy jak Larian Studios, które według mnie za mało uznania dostaje za swoje póki co uczciwe zachowanie w stosunku do fanów. Pierwsza część Divinity Original Sin doczekała się wersji ulepszonej i każdy, kto ją kupił podstawkę, otrzymał drugą ulepszoną wersję za free. Druga część Divinity pojawiła się bez DRM w sklepie GOG i jakoś nie słychać, żeby ten ruch osłabił ich sprzedaż. Co więcej, pracują teraz nad trzecią częścią Wrót Baldura i wierzę, że są w tej małej grupie deweloperów, która jest w stanie to zrobić dobrze. Jednak na szerszą skalę lojalność wobec firmy przypomina przyjaźń myszy z wężem i trwa zazwyczaj do momentu, gdy gad poczuje głód. Już przywykliśmy, że marketingowcy wykorzystują regułę niedostępności, strasząc nas, że ten konkretny produkt jest w takiej cenie tylko przez krótki czas i wcale nie informują nas o tym z dobroci serca czy po przyjacielsku, bo ta oferta nie dość, że jest dla wszystkich, to pojawi się jeszcze wiele razy. Zrobiłem już jeden film o tym, jak się łowi wieloryby, ale nie oznacza to, że na tym polowanie na klienta się zamyka. A firmy wydają i będą wydawać olbrzymie kwoty na badania i techniki, które sprawią, że poczujesz, że musisz kupić. Fear of missing out, w skrócie FOMO, czyli strach przed utratą. Firmy chętnie to wykorzystują i świetnie ta technika pasuje do gamingu. Jest to bazowanie na strachu, poczuciu, że jeśli nie kupimy produktu teraz, to coś nas ominie lub omija, jeśli jeszcze jego nie mamy. Czasowe kontrakty w Hitmanie czy mini-eventy w grach często na tym bazują. Masz szansę na zdobycie itemów albo jakiejś zawartości, ale musisz się zalogować lub kupić grę w jakimś przedziale czasowym. Do tego dochodzi też poczucie, że gra straci swój efekt świeżości, jeśli zaczniemy grać później niż inni gracze. Dlatego tak wielu zamawia preordery lub czuje silną potrzebę kupienia tytułu w dniu premiery. Taki błąd popełnił każdy, łącznie ze mną, kupując Fallout 76. Bethesda bardzo zmieniła się w zeszłym roku i całkowicie postawiła na chciwość. Najbardziej stracili fani, bo wystarczyło zaczekać miesiąc, aby grę kupić o połowę taniej. Dziś ta abominacja kosztuje grosze, a Bethesda planuje podkręcić ssanie portfeli tych, którzy zostali. Na E3 dostaliśmy obietnicę, że sklep będzie zawierać jedynie skórki. Dziś wiemy, że słowo Bethesdy nic nie znaczy, bo przesuwanie granicy zaczęło się już dawno. Początkowo weszły zestawy naprawcze. Jeff Gardiner tak to skomentował. Wierzymy, że zestawy naprawcze są przedmiotem z kategorii wygody dla osób, które nie chcą farmić kleju i innych rzeczy. Będę polemizował z każdym, kto mówi, że korzystanie z nich daje wygraną w grze. Przede wszystkim gracze nie rywalizują ze sobą poza trybem PvP. Mamy dane o tym,
jak często gracze naprawiają i co dokładnie. Naprawa jest możliwa w grze, a to tylko przedmiot polepszający wygodę. Wszystko byłoby super, ale Gardiner mówi bzdury. Fallout 76 to gra niekompletna i słabo zbalansowana pod jakimkolwiek względem. I zamiast poprawić słabą grę, postanowili sprzedawać tymczasowe rozwiązanie. Bethesda zupełnie ignoruje fakt, że gra jest w stanie Early Access, bo wtedy wszystkie zmiany winni by byli graczom całkowicie za free. To tak jakby pójść do kina, które w trakcie seansu przeprowadza stały i głośny remont sali, ale obsługa oferuje słuchawki z audio za dodatkową opłatą. No co, to przecież też kwestia wygody. Jak ci nie przeszkadza hałas, to możesz oglądać film w oryginalnej cenie biletu. Dlatego zawsze warto podchodzić ostrożnie do tych, którzy oferują ułatwienia do tego, co sami stworzyli. Poszczególnie twórcy gier częściej tworzą problemy, by właśnie odpłatnie je później rozwiązywać. Bethesda oczywiście próbuje przesuwać granice, bo niedawno wrzuciła do sklepu broń. Słabą, ale zawsze tak się robi na początek. Ostatnio wyszło na jaw, że z oryginalnej gry wycięli robota do zbierania złomu. Tylko po to, by teraz wrzucić odpłatnie go do sklepu. To są właśnie konsekwencje pobłażania takim firmom. To, że wydali kilka razy dobry produkt, nie oznacza, że nie nastanie moment, w którym zechcą spieniężyć fanowski kapitał. Przyjaciół zdecydowanie lepiej poszukiwać w ludziach. A firmy warto wspierać, ale tylko za to, co robią i tylko wtedy, gdy robią to pierwsze. Dzięki za oglądanie. Jeśli masz swoje zdanie na ten temat albo chcesz, abym rozwinął jakąś kwestię, daj znać w komentarzu. YouTube nie za bardzo lubi kanały komentujące, więc jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz mnie wesprzeć, wciśnij czerwony przycisk z napisem subskrybuj. Powiedz o nim znajomym i zostaw łapkę w górę. Standardowo, jeśli uważasz, że film był słaby, to łapka w dół jest zaraz obok. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.